Kolejny punkt, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku nr 20 przy ulicy Walerego Sławka w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1507, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy powrotu do tematu, który omawialiśmy przed momentem, czyli odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, która została udzielana Państwu przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy położonego przy ulicy Walerego Sławka 20, lokal o powierzchni 69,75 m2, nabyty za kwotę 15 993,67 zł, a udzielona bonifikata od tej kwoty wynosiła 143 940 zł. Następnie Państwo dokonali zbycia w formie darowizny na rzecz syna i synowej. I znowu mamy tą samą sytuację. Synowa w świetle ustawy nie jest osobą bliską, stąd wystąpiliśmy o zwrot jednej drugiej części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży tego lokalu. Oczywiście Państwo zwrócili się, uzasadniając bardzo szczegółowo, między innymi swoją trudną sytuację finansową oraz podeszły wiek i fakt, że no, nie wzbogacili się przekazując tą nieruchomość, tylko chcieli przekazać to na rzecz swoich bliskich. W ich odczuciu to sprawa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Mienia 24 września 2013 roku. Dziękuję bardzo. Dodam, że pozytywna opinia była jednogłośna Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczne zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada bieżącego roku godzina 15.